Spacer, masaże, co wybierasz? Czym się relaksujesz? Pomiędzy pracą, dwa dni intensywnych warsztatów z kontakt improwizacji. Brałam udział jako uczestniczka. Wieczorową porą prowadziłam relaksację z dźwiękiem mis i gongów. Jutro gram w korporacji, w przestrzeniach biurowych, relaksację z dźwiękiem mis i gongów. I dzisiaj wybrałam spacer. Zamiast jechać na masaż do znajomej mi osoby, która masuje cudownie według ajurwedy, wybrałam po prostu bycie w naturze. Z tymi promieniami słońca, z Wisłą. Odkrywam nowe oblicza Warszawy. Zmieniam swoje przekonania na temat tego miasta i mimo tego, że gdzieś słyszę syreny aut i przejeżdżające pociągi, no to skupiam się na tym, jak mogę ja w tym wszystkim znaleźć dla siebie momenty, sytuacje, to co mnie regeneruje. Znajduj dla siebie też odpowiednie.